Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym pochmurnym dniu w pogodzie. Nic się nie zmienia. Temperatury jeszcze są takie na plusie. Nie jest zimno, chociaż coś już synoptycy głoszą. Kolejny niż genuański, który poprzednio przyniósł obfite opady deszczu, teraz ma przynieść ujemną temperaturę i śnieg. Jak to będzie, zobaczymy, ale na razie Bolkowi to nie przeszkadza. Siedzi na podwórku, zobaczcie, jak się upasł. Przybłęda przyszedł do nas i był kilka dni, chyba z tydzień. Chodził, widzieliśmy go, jak kręci się koło naszego domu i któregoś dnia mówię tak do mamusi, weź daj mu kawałek kiełbasy. I to był ten moment przełomu, kiedy ten kot dosłownie przywarł do nas, został, nie ruszył się i jest kolejnym członkiem naszego gospodarstwa. Teraz na zimę wypasł się, że hej, Boluś, kci, kci, pokaż się w całej krasie. A w garażu Edziu odlewa świeczki. Tak, już mnie tu znalazła. Znalazła cię, znalazła. Witam, 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 witam. Dzisiaj dokupiłam kolejne formy. Pojechałam do Suchlicy, przywiozłam... Już sobie posprzątałem, żeby gdzie leżankę mógł stawić i tu robić na trzy zmiany. Śmieję się, bo... Dzisiaj pojechałam, bo zamówień od Was jest naprawdę dużo i tu teraz od razu więcej już nie ma, także nie piszcie SMS-ów. Do nowego roku nie damy rady odlać więcej ponad to, co jest już zamówione. Po nowym roku owszem będą kolejne już na Wielkanoc nowe wzory, ale to też pokażę. Pytacie kochani o gromnice, również będą gromnice, także do gromnicznej zdążymy odlać. Ale to już po nowym roku będziecie mogli składać zamówienia, bo teraz nie wyrobimy, po prostu nie wyrobimy. W kuchence starej Westfalce pali się ogień, bo jest dosyć chłodno. No i gdyby tak cały dzień przyszło mu w zimnym siedzieć, niestety by nie wysiedział. A tak się pali i daje to dodatkowe ciepło. Teraz wiem, dlaczego zapaliłaś. No ja dzisiaj zapaliłam, tak. Jaka to ludzka pani, że będzie ciepło, tak. No dbam o ciebie poniekąd. Tak. Przyszłam z rana, podpaliłam już. No bo szkoda mi, Edzia, żeby tak marzł tutaj. Boże, kochany ludzie. Sam nie wierzę w to, co słyszę, kurczę, no. Czyżby? To nie ta żona, kurde, ja nie wiem. Twoja? Czasami jak jest za zimno, z nocy przyjdzie wyciągać z form, to potrafią się ukrzyć. A tu gdzieś jest gromnica. O, jest gromnica jedna odlana. A tu jest nasza gwiazda. Puchatka. Kicia, mrał. Bardzo towarzyska kicia. Półdomowa. Przychodzi ogrzać się, pospać, zjeść. Nasza kochana gwiazdeczka zawsze się wykłada, mruczy, nie? Ja ci to jestem, kicia, ja ci to jestem. A ta nadal śpi. Zobaczcie, jaką teraz pozę przyjęła. Ma twardy sen, śpi jak zabita. Kot podobno ma kilka minut w ciągu swojego snu takich, że można go podnieść, zrobić z nim co się chce, traci całkowicie czujność, a w ogóle przesypia większość doby. Nasza słodka księżniczka. A ja pakuję świeczki. Każdą jedną owijam osobno,
żeby się nie połamały, nie pokruszyły, bo droga takiej paczki jest długa i wielu myśli, że jak nadam ją ode mnie, to ona prosto jedzie pod Wasz adres. Niestety nie jest tak. Ta paczka trafia do Gorzowa, tam są sortowane na grupy, gdzie mają iść dalej, czy na Warszawę, na Kraków, na Łomżę, i w takich grupach jadą dalej do kolejnego punktu, w którym znowu są rozdzielane już na poszczególne miejscowości. Także droga tych paczek jest dosyć długa i one wiele przechodzą, zanim dotrą do Was. Dziadkowie zawsze mówili, że jak jest ciemno, to dzień dobiegł końca. Czas na odpoczynek. Za oknem jest ciemno. Koniec. Dosyć na dzisiaj. Zaparzyłam sobie skrzypu polnego i teraz popijam herbatę ze skrzypu polnego. Bardzo dobra w smaku. Taka, o taka sobie, jak herbata. Skrzyp ma właściwości obniżające ciśnienie, uspokajające i łagodzące takie stany zmęczenia, napięcia. Po takich dniach, jak ja mam teraz, to wiecie co? 3 szklaneczki skrzypu plus jeszcze melisa by mi się tu przydała na noc, bo im więcej jestem zmęczona, im gorzej się narobię, to gorzej śpię. Jutro jedziemy na zakupy, to muszę się już psychicznie przygotować. Nie lubię jeździć na zakupy. Nie wiem jak Wy, może to jest śmieszne, bo jestem kobietą. Kobiety z reguły lubią odwiedzać sklepy, latać pomiędzy półkami i ja muszę się 3-4 dni naprzód nastawić psychicznie, żeby jechać do miasta, robić jakieś tam zakupy. Z reguły jest tak, że robię listy i wysyłam mamusię z tatusią. Mam jeszcze to szczęście, że są na chodzie, chętnie jadą i krążą pomiędzy rynkiem a sklepem, żeby kupić to, co do domu jest potrzebne. Ja po prostu nie lubię, jest to dla mnie ciężka wyprawa, ciężka przeprawa i nigdy nie lubiłam po sklepach latać. Za wyjątkiem budowlanych i sklepów ogrodniczych. O tamto mogę, wiecie, siedzieć godzinami. Nawet Edziu, jak już tam jadę, to się pyta, dzisiaj gdzie? Jak tylko usłyszy ogrodniczy, budowlany, to mówi, to wiesz co, to ja zostaję w domu. No a teraz w czasie przedświątecznym, gdzie jest nagonka, przyciąganie nas, takie mamienie, wszędzie, tak jak widzicie, reklamy, ładne ozdoby, muzyczki, melodyjki, zapachy kojarzące nam się ze świętami. Wszystko jest po to, żeby wydusić od nas jak najwięcej tych dudków. No i powinniśmy zachować trzeźwość umysłu. Skrzyp polny, melisa przed odwiedzeniem sklepu, żebyście byli spokojni, trzeźwo myślący, nie kupywali tego, co nie jest Wam tak naprawdę potrzebne, bo później okazuje się, że po świętach, jeszcze nawet przed świętami, po co ja to wzięłam, po co ja to, no po co? No bo było na promocji, no bo było ładnie zapakowane, albo stało tutaj koło tego, no żal było nie wziąć. I takie produkty niejednokrotnie później kończą na śmietniku. To jest wywalanie pieniędzy w błoto. I też, słuchajcie kochani, wszystkie te promocje, które są, to musicie wiedzieć, że to nie są promocje. To jest normalna cena, jaka powinna być za dany towar. Cenę się tak winduje w górę, tak się ją podnosi, żeby później obniżyć do ceny normalnej, a nam zrobić psychologiczną papkę, psychologiczne pranie, że jest to promocja, coś po okazji. To nie jest promocja i to nie jest okazja. To jest normalna cena produktu. Też musicie uważać na promocję, bo często promocja kończy się wciśnięciem nam czegoś, co już dobiega terminem końca przydatności, bądź jest zleżałe. To są promocje. Nikt nie da Wam nic za darmo na ładne oczy i tutaj się nie łudźcie, że kupicie coś taniej, bo mieliście okazję. To nie jest okazja. I często mnie pytacie,
Pytań jest ogrom. Każdego dnia dostaję od Was SMS-y, czy nawet jak dzwonicie do mnie, bo na komentarze no już rzadko tam wchodzę, bo nie mam po prostu czasu. Jest SMS-ów ogrom i staram się odpowiedzieć na te SMS-y. Może nie tego samego dnia, może ktoś czeka 3 dni, ale staram się na nie odpowiedzieć. I w pytaniach ogromna jest taka, ogromne zainteresowanie, gdzie można kupić zdrową żywność, dobrą żywność. Pytacie, gdzie ja się zaopatruję w to, czego sama nie jestem w stanie wyprodukować. Kochani, nikt z nas do końca, w 100% nie jest w stanie kupić wszystkiego, jak to powiedzieć, naturalnego, w 100% zdrowego. Bo jeżeli ja, nawet ja tu mówię z własnego podwórka, z własnego punktu widzenia i z własnego domu, staram się, naprawdę staramy się i 90% żywności, która u nas się przewija w domu, jest z dobrego pochodzenia, ale 10% nie jesteśmy w stanie uniknąć, bo zawsze kupimy coś, co zawiera jakiś składnik chemiczny, coś, co nas przeraża. Ale też pamiętajcie, że jeden produkt z czymś niedozwolonym, jeżeli cały rok systematycznie wspieracie organizm, uodparniacie go, dostarczacie jak największą ilość zdrowej, świeżej żywności przede wszystkim, to ten jeden składniczek, on Wam nie zaszkodzi. Zjedzony raz dziennie czy raz w tygodniu, bo wiele osób tego przestrzega. Ale jeżeli zjecie chleb sztuczny z przekroczoną normą, posmarowany masłem z przekroczonymi normami, do tego wędlinka z przekroczonymi normami i jeszcze jakiś ketchup, sos z przekroczonymi normami, to niestety świecicie później. Jak tablica Mendelejewa. Ale już powiedzmy w chleb upieczony samemu, swoja kiełbaska, swoje gdzieś masełko swojskie i ten koncentrat czy ketchup kupiony, one nie wyrządzą Wam krzywdy. Ja zaopatruję się w takich źródłach, gdzie mam sprawdzoną tą żywność. I tu dzisiaj w przypiętym komentarzu podam Wam numery, gdzie możecie kupić to, co kupuję ja. Przede wszystkim dużo zapytań jest o drzemy, soki. Soki bardzo dobre, miętowe. Wiem, że już wielu z Was bierze. Ma Krzyś. Będzie podany numer telefonu do niego. Syrop, sok, nie wiem jak nazwać, miętowy, miętowo-jabłkowy, bo takie robi, po prostu jest rewelacyjny. Tu już kilka osób również potwierdzi, bo wiem, że nabyły. Dzwoniliście do mnie, nie będę mówiła nazwisk, bo to nie o to chodzi. Mówicie, że są bardzo dobre, także do Krzysia będzie numer podany, bo takie soki chyba jeszcze ma z tego, co wiem, bo mu dosyć mocno schodzą. Drugie źródło, gdzie też będzie podany numer telefonu, tu będzie napisane soki do Krzysia. Tu będzie z kolei, ludzie wytwarzają poduszeczki z lawendy. Lawenda, musicie wiedzieć, że ma niesamowite działanie uśmierzające nasze stany zmęczenia. I lawendę jest bardzo dobrze włożyć pod poduszkę, spać na niej. Ja też taką lawendę mam, woreczek. Oczywiście każdy z nas ma po woreczku pod poduszką. Zapach jest no lawendy. No wiecie, jak lawenda pachnie. Śpi się lepiej i jest takie uczucie, nie wiem, czy Wy, jak wkładacie, ktokolwiek z Was wkłada pod poduszkę lawendę, macie takie uczucie, jakby chłodziło głowę i kark, bo ja mam takie uczucie i z początku myślałam, co się dzieje, czy coś mi się stało w kręgosłup, czy coś, nawet nie skojarzyłam z tym. Druga noc to samo i później mówię, kurczę, to się zaczęło, jak tą lawendę sobie pod poduszkę włożyłam. Wyciągłam lawendę, przewietrzyłam poduszkę, wszystko i nie było tego uczucia. Także ja mam takie właśnie doznania po lawendzie, że tu mi chłodzi, takie uczucie chłodzenia. Dla mnie bardzo dobrze, bo też mam problem, wiadomo, jakiś już z kręgosłupem z racji tego, że się ciężko pracuje. I no,
czuję się bardziej chyba komfortowo. Także u tych ludzi można kupić lawendę pod poduszki, syrop z płatków róży. Niesamowity smak. Mówię Wam, to jest poezja, kwintesencja chyba smaku. To jest to, czego się oczekuje po soku. Tak samo syrop lawendowy. Pierwszy raz kupiłam ten syrop, ci ludzie mi polecili i pierwszy raz zderzyłam się z syropem lawendowym. Niesamowity jest, po prostu musicie spróbować. Tak samo wyrabiają mus owocowy z rokitnika. Rokitnika już właściwości znacie. Mus pierwszy raz spotkałam się z nim w Kruszynianach w Wiosce Tatarskiej. Tam pierwszy raz, jak żeśmy z Krzysiem byli, próbowaliśmy ten mus i mnie urzekł. Szukałam długo, nie mogłam znaleźć, znalazłam u tych ludzi i to jest to, czego po produkcie oczekuję. Tak samo mus z dzikiej róży. Jest dosłownie taki, jak robiła moja babcia. Ja też robię musy, konfitury, ale w tym roku opuściłam się bardzo, bo z braku czasu nie zrobiłam ani dzikiej róży, ani z płatków syropu, więc taką alternatywą dla mnie jest tutaj to gospodarstwo tych ludzi, czy tak jak po soku miętowym też. To jest to, czego ja oczekuję i tu mogę Wam śmiało polecić. Kolejnym produktem, który przypnę Wam numer, gdzie ja się zaopatruję, jest olej. Olej rzepakowy. To są ludzie, którzy sami obsiewają swoje pola, bo mają, to są rolnicy, bez oprysków, bez niczego. I powiem Wam, że to jest też to, czego ja oczekuję po oleju. Może ktoś tutaj napisze, ho, oczekuję, tego co oczekuję. Ciągle tylko gada tego co oczekuję. Tak, dokładnie, bo każdy z nas płacąc za jakiś produkt ma jakieś oczekiwania i ludzie mojego pokolenia, starsi, pamiętają smaki z dzieciństwa. Pamiętamy, no może tak olejów nie było, chociaż ja pamiętam, że z darów przychodziły oleje i one były bardzo dobre. I ten smak się pamięta, na pewno pamiętacie go po dzień dzisiejszy. Kupując w sklepie jakikolwiek olej, tu nie będę marek wymieniać, bo to nie o to chodzi. To jest po prostu substancja oleista. Tylko i wyłącznie oleista. Tego nie idzie wziąć do ust. Owszem, my smażymy, przyprawiamy swoje potrawy, ale weźcie to do ust, to jest nie do przełknięcia. Ten olej, on pachnie, czuć zapach. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście w ogóle do czynienia ze zmielonym, stłuczonym ziarnem rzepaku, bo ja tak. Z racji tego, że mam kolegów, którzy uprawiają rzepak, niejednokrotnie jak gdzieś na polu się spotkaliśmy, dusiło się, jadło się te ziarka, więc ja znam smak ziarna rzepaku. To jest tak, jak znamy smak ziarna słonecznika. I później ten olej jest dokładnie odwzorowaniem smaku ziarna słonecznika. Tak samo ten jest wiernym odwzorowaniem smaku ziarna rzepaku. Znaczy zapachu, nie smaku. Zapachu. Kolor jest czystego złota. Miodu. Prawdziwego miodu. Zobaczcie. Taki jest kolor. Gęstość. Zapach, smak, tak jak mówię, bardzo delikatny. To idzie przełknąć. I olej rzepakowy też nie jest żadną tajemnicą. Większość z Was wie, że zawiera kwasy omega, które są bardzo cenne dla naszego organizmu. Dostarczamy je w postaci różnych suplementów. A nie trzeba suplementów latać do apteki. Taki olej świeżo tłoczony, prawdziwie tłoczony, łyżeczka dziennie zaopatruje nas w kwasy omega i nie musimy sięgać po jakieś inne suplementy. Także numery, a się oblizuje, naprawdę smak jest dobry. Już mi się kończy. Ci ludzie mają oleje również z papryczką, z takimi różnymi innymi dodatkami.
rewelacyjny jest ze szczypiorkiem. Niestety teraz tego oleju ze szczypiorkiem nie mają, z tego względu, że nie mają szczypiorku. Też tylko ze swoich produktów wytwarzają, dodają, więc no szczypiorek dopiero jak ten pierwszy gdzieś mają posiany chyba w tunelach foliowych, nawet nie wiem, to może gdzieś tam w marcu się taki olej pojawi. Kończy mi się już i czekam, bo mamy zamówiony, tu już hurtowa ilość, bo moi znajomi też popróbowali i składamy takie, już powiem Wam, solidne, konkretne zamówienie na kilkadziesiąt litrów i ten olej bądź przywożą sami osobiście Ci Państwo, bądź przesyłają no w paczce, kurierem. No teraz no zobaczymy, jeżeli przyjadą osobiście, oczywiście Wam nagram, pokażę, ludzie niesamowici też, pełni takiego wigoru, energii. Te produkty Wam mogę polecić, bo ja je sama używam, stosuję w swojej codziennej kuchni do użytku codziennego z całą moją rodziną i odpowiednie produkty naprawdę potrafią dać nam siłę do walki z przeciwnościami dzisiejszego świata. Mniej chorujemy, jesteśmy bardziej odporni. Popiłam oleju, teraz skrzypu i dzisiejszy dzień chyba zakończę syropem miętowym od Krzysia, co by nie dostać jakiejś rewolucji. Ale naprawdę produkty są bardzo dobre, zaopatrujemy się w nie od dłuższego czasu i numery do tych osób będą w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Możecie do nich, do tych ludzi dzwonić, pytać. Krzyś będzie syropy miętowe, druga osoba będzie oleje, numer telefonu, trzecia osoba podam dżemy, soki, musy. Będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Możecie dzwonić, zamawiać. Warto, produkty naprawdę dobre, solidne. Na dzisiaj to będzie tyle, kochani. No i tak kończąc, chciałam Wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za wszystkie ciepłe słowa w SMS-ach, w komentarzach, których no już coraz rzadziej czytam, za taką życzliwość i za wszystkie paczki, które od Was dostaję. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, jak Wam w ogóle za to podziękować, za to Wasze rękodzieło, za serce, które wkładacie w każdą paczkę, bo to jest cząstka Was, cząstka Waszej rodziny, Waszego poświęconego czasu i no nie mam słów podziękowań dla Was, kochani, no jedynie tylko bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za każdą najdrobniejszą rzecz, bo są one naprawdę niezwykłe. Pokazywać nie będę, bo nie chcę nikogo pominąć, nie chcę nikogo stawiać w niekomfortowej sytuacji, ale wszystkim, naprawdę wszystkim Wam bardzo dziękuję. No i cóż, kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Zestopowania, nie dajcie się oszukać, naciągnąć, ani wydusić ze siebie tego, czego nie chcecie wydać ponad swój stan, bo często niestety później po powrocie do domu, Boże, po co ja to kupiłam, na co mi to w ogóle jest potrzebne? Nie dajcie się, kochani, trzymajcie się, nie dajcie się zwariować. Święta, wiem, są raz w roku, to jest czas wyjątkowy, ale nie polega on na fisiowaniu w sklepach, na zastaw się, a postaw się. Tu trzeba przewartościować siebie w środku, wyciszyć się. Skrzyp, meliska, zdrowe produkty i zdrowe, rozsądne podejście do wszystkiego. Tego Wam, kochani, życzę. Do następnego.